Hoj moi marynarze, witam was w Stranded Deep, z tej strony mawia Solec. Jak widzicie na samym począteczku, ja sobie tak płynę normalnie przez morza i oceany swą piękną tratwą, a tu nagle takie coś. Powiem wam, że ten odcinek zapowiada się mega, bo już widzę, że coś znajduje się tam, ale dopływając do brzegu zauważyłem jeszcze te dwie łódki, mam do spenetrowania jeszcze Titanica. Także no, ten odcinek będzie naprawdę miazga. Niestety tamten save od Brączka nie mogłem go przewieźć do siebie, więc musieliśmy zacząć od nowa, ale muszę wam się pochwalić, bo patrzcie, jest aktualizacja, widzimy już swojego ludzika, jest wiele nowych rzeczy dodanych, jest teraz farming, po prostu normalnie mamy farminga w Stranded Deepie, możemy teraz uprawiać pole, sadzić sam, jest chyba jakieś ziemniaki, czy różne tam, o, warzywa, tutaj ja już widzę jakąś pierwszą swoją zdobycz, postaramy się, by ją zjeść, bo pewnie jesteśmy głodni, to jest nowa aktualizacja, mamy też jakieś owoce, przy okazji, no, nowe tekstury, wszystko jest świetne, gra jest jeszcze lepiej zoptymalizowana, no, ale najlepsze jest to, gdy pojawiłem się na serwerze, miałem przy sobie statek. Przy statku od razu były boje. To jest to, czego szukałem w poprzednich odcinkach u siebie, że mógł zrobić tratwę. Obok był drugi statek, na którym leżało właśnie to, co jest po drugiej stronie, czyli opony. No tratwa idealna, jak się patrzy, proszę ja was. Ale dobra, co będziemy zamulać? Wywalam teraz wszystko to, co mi nie jest potrzebne. O, czekajcie, tutaj rozpalimy sobie ognisko, na szybko coś przyszykowałem. Podgrzejemy sobie wodę do picia właśnie. I szukamy teraz jeszcze, brakuje mi jednej rzeczy, aby móc zbudować właśnie statek. Mamy tu też witaminy. W następnym odcinku zajmiemy się, kochani, budową domu już. Wreszcie, nareszcie. Także jest na co czekać. Myślę, że teraz bardzo dużo będę grał w Stranded Deepa. Łatwo przychodzi się mapy, także na pewno będzie wiele różnych ciekawych rzeczy. O, tu mamy kolejną część do silnika. Większość później wywalimy. Bandaż mi się jak na razie nie przyda. Jak tam nasze zdrówko? Moglibyśmy coś zjeść, ale to poszukamy sobie owoca, bo owocem się najszybciej najemy. Jest jeden i jest drugi. Ojejku, zobaczcie, jaka tutaj plantacja nam się trafiła. Czekajcie, o Jezu, jeszcze mam problem z klawiszologią momentami. Jeszcze jednego byśmy mogli zjeść i ruszamy sobie, kochani, w poszukiwania. Naprawdę, wczoraj tak wbiłem po 20 było, chyba grałem do 22. Tak wiecie, zrobiłem tratwę i praktycznie z wyspy na wyspę przepłynąłem, patrzę. O kurna, nie. Normalnie mnie zamurowało, dobra. Patrzymy, czy coś mamy tutaj. Pierwsza łódka jest bez niczego, ale na drugi już... A, jedynie jeszcze co mnie wkurza, wychodzenie z wody, trzeba się spojrzeć w dół. I mamy niestety tylko zapalniczkę. Miejmy nadzieję, że... O, jak widzicie, czasami się jeszcze to buguje, ale to nic nie szkodzi. Mamy już 3 zapalniczki. Dobra, możemy teraz popłynąć. Dobra, weźmiemy sobie moją tratwę, zobaczycie jak to fajnie wygląda. I płyniemy sobie teraz, bo tam widziałem jeszcze ten podwodny. W nim trzeba jednak chwilkę oddechu wstrzymać, żeby coś można było wyciągnąć. Szkoda, że nie spotkaliśmy tu jeszcze żadnych opon, ani nic z tego... A, wiecie co może w tym podwodnym być? Kurde, nie wiem teraz, tylko... Dobry pomysł chodzić po wieczorze, ale dobra. Mamy skrzynkę na początek. Mamy nóż dodatkowy. I teraz tutaj najważniejsza sprawa. No nie, nie ma beczek. Czekajcie, muszę się odnaleźć. Kurna, robi się ciemno. Nie wiem, czy, nie zrobimy to od rana, wiecie? Bo ja nic nie widzę. Jest widoczność, sami jak tutaj możecie dostrzec. Jest słaba widoczność. Nie, nic tutaj nie znajdziemy. Kurwa, jeszcze nie mogę wypłynąć. Zawsze jest problem tutaj z tymi różnymi rzeczami. Ale czekajcie, bo ja nie do tego statku w ogóle dopłynąłem. Mamy tutaj go. Jest, dobra, o to mi chodziło. Antybiotyk, przyda się. Aha, za dużo tutaj nie znaleźliśmy. O, mamy benzynę. Dobra, spadamy stąd. Jest dobrze. O, już tutaj troszkę nam powietrza zaczynało brakować. Dziwna sprawa, że te kamienie akurat są. Dobra, nic tutaj już chyba nie znajdziemy. Dobra, spadamy stąd. Biegniemy jeszcze sprawdzić ten jeden taki statek. Dobra. Lecimy to wyładować, zjemy coś, może akurat woda się nam przygrzała. Tunimy sobie butelkę i będziemy jeszcze po... Śpimy się i popłyniemy tam, do tamtego statku, bo wiem, że coś tam na pewno też jest. Może nam się uda znaleźć, no bo wierzcie, że jak mamy silnik
silnik motorowy, to tak idzie, niecie maszyna. Ale piękny zachód słońca. Znalazłem też kilka lamp ostatnio, kurna, teraz co, nie będę mógł wyjść? Na pewno. Tak mi się gra zbugowała, że musiałem od nowa. I tak na szybko, jak spenetrowałem te nasze stateczki, które tutaj były, jeszcze znalazłem jednak samopony. Są opony na jednym z nich. Także jeszcze jak będziemy rozbudowywać sobie tratwę, to na pewno nam się przydadzą. O, to może nam się bardzo przydać, z racji tego, że to jest nam potrzebne na budowę platformy przy naszym statku. Kurde, tamten... Nie wiem, to jest kurwa jakiś chyba Titanic, nie? Ja mogę jednak popłynąć tam statkiem. Dobra, ja pozbieram chociaż te rzeczy, zaniosę sobie wszystko tam na kubkę i popłynie, akurat już pewnie będziemy musieli się wyspać. Ogólnie dużo fajnych rzeczy, można teraz na przykład ściąć sobie palmę. Zaraz wam pokażę, jak to fajnie wygląda. Tylko zetniemy ją chyba sobie tam koło domku. Ej, to tam są opony. Widzicie? Ja pierdzielę, jaki statek. Dobra. Bierzemy swój jacht okręgowy, pookładowy i płyniemy tam. Dookoła mam pełno wysp do spenetrowania, ale to będziemy sobie z każdym odcineczkiem coś nowego robić. Cholera, tak mi się podoba ta gra, że nawet nie wierzycie, nie? Będzie częściej, na pewno będzie teraz częściej ta gra. Szkoda, że z tym nic nie da się zrobić. Nie, jakiś chociaż materiał czy coś z tego. Tak samo jak z tych kamieni, nie można tego połupać. O, wood. No to nam się drzewko może przydać. Beka mam, że to tak stoi. Rozwaliłbym te, ale szkoda mi siekiery. O. Jak tam nasze... No akurat możemy się przekąsić. Także z palm mamy fajnie, bo kokosy nam od razu spadają. Przy okazji mamy, zależy jak to będzie miało, około, tu będzie raz, dwa, trzy, trzy razy cztery, 20. już wyżyliście, co? 12. Także 12 będziemy mieli patyków. No i do tego te takie spalmy, wiecie, te płatkie. O, widzicie? Niestety już nie mogę więcej napełnić. Ale dobra, to jak sobie tutaj się to ten, do tego. Będziemy już nic polować. Ale piękny zachód słońca. Ślicznie to wygląda. Czyż nie, moi drodzy? Także ja teraz mam wielką, ale to wielką nadzieję, że na tamtym statku znajdziemy już właśnie... Nie wiem jak to jest, ale to jest chyba cały silnik, wiecie? O kurna. Może przydać. Kraby? Czemu nie? Dobra, aha, wystarczy im jeden strzał z sikiery. Raz. Gdzie się chowasz? Czyli już to po nowej aktualizacji, jak widzicie, chodzą. Brakuje mi jeszcze jakichś, albo może i nie, takich wampirożernych, kurna, proszę ja was, wszystkożernych zwierząt, które atakowałyby nas te... Kwa dziot, widzieliście to? Ale beka. Czyli ta latarnia, super, bo jak będziemy mieli dom, znajdę kilka takich latarni obok domku sobie. Ale odwalimy chatę. Tu będą aż klęczały wszystkie, a teraz my pójdziemy sobie spać. Także kochani, jeszcze dzisiaj nagrywam to od ranka, jak widzicie, teraz strasznie słońce wstało i aż mnie oślepia ten blask, pewnie przyćmiła z was. A ogólnie też mnie lepiej słychać, bo zobaczyłem pewne rzeczy u mnie w mikrofonie. I powiem wam, od razu jak sprawdzałem, to lepiej na pewno to słychać. Kurde, to trochę nie jest, strasznie. Tego krawa byśmy mogli opierdańczyć chociaż jednego. Zaraz zobaczę, czy on w ogóle się ugotował. Wcześniej mi pisało cooker krab, mam nadzieję, że teraz trochę lipa jest z tym. Jest. Dobra, to był cooker krab raczej. Przez noc się zrobił. Dobra. No już teraz sobie płyniemy po ten statek, to będzie około 10 minutek, mikrofon mnie dzisiaj słychać lepiej, tak jak już powiedziałem, i dziś jeszcze wieczorkiem, jeśli mi się uda, pojawi się prawdopodobnie American, bo teraz mi się rozładuje już kamerka, będę ją musiał podładować, albo nagramy z Adasiem w FIFA dzisiaj, bo naprawdę FIFA nie było chyba, oj, już dobre dwa miesiące na kanale, albo z miesiąc, albo... także coś bym z chęcią wrócił do FIFA, albo sam wrócę nawet może, o, karierę zawodnika na szybkiego, a na jutro by był American i Bolusiowo i se pogadamy. Na Bolusiowie se pogadamy, bo już szykuję mody do serii,
jakieś tam zdjęcie na fejsie na pewno się pojawi. Kurwa, kozacko to wygląda. Mamy już kolejne opony, także super. Będziemy mogli sobie... Jezus Maria, jaki... Kurna, ten statek jest naprawdę kozak. Wow. Gdzie my wpadli? Ja mam nadzieję, że ja wyjdę teraz tam. Dobra, wyszedłem bez szwanku. Że tak rzekłbym. Oby była jakaś skrzynka. Nie ma skrzynki, ale jest wejście. Także ostatni dech w nasze wielkie płuca. O kurwa, jeszcze jest ciemno strasznie. Słońce, długo? Ja pierdolę, jakaś ryba mnie urządziła. Ty no nie gadaj. Nie urządziła, ale mnie ugryzła. O, jest kurna dziot. Nie ogarniam tego, bo mi się to buguje to... O, mamy kolejną sikierę, która na pewno nam się przyda. Ej, ale jest lipa z jedną rzeczą. Dobra. Rozwalimy sobie... opony. Pewnie będę musiał wziąć nóż, bo... widzę, że to mi nie idzie. O, dobra, mamy już opony. Skleimy sobie je, żeby było nam je lepiej przetransportować. Kurwa, naprawdę wpadłem. A czekajcie. Taki bajer to mi się podoba. Zapomniałem, że ja mogę je od razu przyłączyć. Także luz. Jest opona. Miałem w rękach. Widzicie, to nie podoba mi się to bugowanie się w statku. Jezu. Teraz prawdopodobnie wiecie co? Słyszę rekina. Oby nie. Chciałbym jeszcze spokojnie wrócić sobie na wyspę. Dobra, super, jakby się udało nam to oponę przenieść. Krzychu! Ale to teraz. Tam jest kolejna opona, także mielibyśmy... O, wykręcę. Piszcie mi, nie wiem, chyba nie da się raczej zbudować tutaj domu na tej tracie. Fajnie by było, muszę to sprawdzić. Kurde, ale by był kozak, jeżeli ja bym mógł sobie taką tą budę chociażby budować jak tam, co była na tym stateczku. Super by to wyglądało na pewno. Nie wiem też, jak rekiny sobie radzą z naszą łódką. Mam nadzieję, że sobie nie radzą z nią. Także od razu podpłyńmy sobie i myślę, że jak na razie tratwa taka, jaka będzie, taka starczy. Wykręcę tu, wykręcę tu. Dobra, ja sobie to ogólnie do brzegu, to ja sobie doniosę jakoś. Teraz chociaż, żeby nam się tylko dopłynęło, dobrze przypierdoli. Ale otarł się bez większych uszkodzeń. O, krzychu bokiem. Dobra, krzychu bokiem. O, teraz już się nie zbugowaliśmy, jak sami widzieliście. Dobra. Zaryzykujemy. Popłyniemy jeszcze po tamte opony. I to by było na tyle w dzisiejszym odcinku, no bo już widzę, że mi tu kamerka pada. O, jak widzieliście, tutaj już są opony. Fajnie, fajnie nas widać ogólnie. Jestem ciekawy, czy nie możemy sobie czasami ciuchów jakiś robić. Bo znalazłem ostatnio, kurna, nie wziąłem tej maszyny. Gdzieś ją wywaliłem. Znalazłem jakąś w ogóle dziwną maszynkę. Nie wiem, na czym ona... Dobra, poczekajcie, wynurzymy się. Dobra, i jeszcze jedno podejście. Ja pierdolę! Krzychu! Kurwa, zajebał ci ktoś kiedyś? Ale mnie przestraszył. No, także ja te opony sobie podjadę tam moją łódeczką. Kurwa, spadaj stąd. Że mnie nie ugryzł, nie? Ale dobra, to by było, kochani, na tyle. Łapkujcie, bo ta seria na pewno wam, jak i mi się bardzo podoba. Chcę, żeby ona przetrwała na tym kanale, a nawet jeśli, to i tak będę nagrywał, bo mi się to podoba. Także fajnie, jak i wam by się spodobała. Dziękuję wam serdecznie za uwagę. Do wieczorka, mam nadzieję. Do jutra, trzymajcie się. Cześć, ahoj.